Siemaneczko, kochani, dzisiaj otworzymy taki malutki kalendarz marki Cup & You. Jest to kalendarz z herbatkami. W zeszłym roku otwieraliśmy taki duży kalendarz z herbatkami. W tym roku otworzymy taki mały i sprawdzimy, czy zawartość wygląda podobnie, czy opłaca się kupować ten duży kalendarz, czy warto zainwestować w taki maluśki. Kosztował on 59 zł na Allegro. W zeszłym roku bardzo Wam się podobał kalendarz tej marki. Mam nadzieję, że taki mniejszy design również Wam się spodoba. Więc przejdźmy do otwierania. A więc, kochani, jeszcze go nie otworzyłam, bo chciałam to zrobić z Wami, ale przed tym chciałabym Wam pokazać, co jeszcze otrzymałam do tego kalendarza. Otrzymałam dwa gratisy. Pierwszym z nich jest taka karteczka, którą można sobie zaprojektować. A kolejną rzeczą są podziękowania za zakupy i kto spakował nasze zakupy. Z tyłu mamy opis aromatycznych chwil z filiżankami kawy lub herbaty i tak dalej. I w środku, gdy otworzymy, znajdziemy tutaj opisik i dostajemy gratisik. Gratisik to jest jedna herbatka, jest to herbatka zdrowie, herbata biała, bardzo fajna, ma ona 5 gram, czyli tak samo jak w zeszłym roku wygląda to opakowanko. I wydaje mi się, że w środku te opakowanka będą wyglądały również w ten sposób. Więc otworzymy sobie, tutaj zdejmiemy sobie taką oto zapakowanko. I tutaj kalendarz prezentuje się w ten sposób. Bardzo fajne rysuneczki. Tutaj mamy, żeby otworzyć. I tutaj wyciągamy sobie naszą, już rozwaliła, nasze herbatki na każdy dzień. Więc tak jak mówiliśmy o numerkach, pierwsze okienko, drugie okienko i tak dalej, w ten sposób będziemy wyciągać herbatki. Więc zacznijmy od pierwszej herbatki. Oj, chyba nie będzie to takie łatwe. I mamy pierwszą herbatkę, którą wyciągam z naszego kalendarzyka. Jest to herbatka piernikowa. Mi się światło trochę odbija. Jest to herbata czarna, skórka pomarańczy, kakaowiec, cynamon, goździki, kardamon i aromat. Wyglądają one w ten sam sposób jak w zeszłym roku. Wydaje mi się, że ta piernikowa również była w zeszłym roku. Więc przejdźmy dalej. Okienko drugie. Powiedzmy, że okienko drugie. I w okienku drugim mamy purcz. Purcz. Nie wiedziałam w zeszłym roku, jak to czytać, bo była też ta herbata amaretto. Herbata puerch. Może puerch to się czyta. Morele, czerwony burak, aromat. 5 gram. I tutaj oczywiście mamy opisy, ile minut parzyć, w jakich stopniach, ile dać herbatki. Tutaj na przykład jedną łyżeczkę i na ile taka herbatka nam powinna wystarczyć. Więc fajnie, że to wszystko jest napisane. Z tego względu bardzo lubię te herbatki. No ale już to, że dwie są takie same jak w zeszłym roku, słabo. Kolejna herbatka na numerze 3. Jest to japońska wiśnia. Tej herbatki nie pamiętam, żeby była w zeszłym roku, więc mamy coś nowego. Jest to herbata zielona, kwiat wiśni i aromat. Więc będę sobie tak odkładać z boku, które pamiętam, których nie było. Jedziemy dalej. To była herbatka numer 3, teraz herbatka numer 4. W herbatce numer 4 mamy imbirowa. Jej również nie pamiętam, żeby była w zeszłym roku. Jest to herbata czarna, korzeń imbiru i aromat. Numer 5, jakoś to idzie, jakoś się wyciąga. Mate Green, liść ostro krzewu paragwajskiego. Spoko, tego też nie było, więc fajnie, że pojawiają się nowe herbatki. Duży kalendarz kosztuje 100 zł, ten kosztował 59. Widziałam, że jest też dostępny później za 49, więc 10 zł taniej. Więc sądzę, że jeśli te same herbatki są w dużym kalendarzu, tylko duży wygląda trochę inaczej, to naprawdę opłaca się wziąć ten mały. Nie trzeba przepłacać. Nie zajmują tyle miejsca. Kolejna herbatka
Mleczna Droga. Tą herbatkę kojarzę z zeszłego roku. Tutaj przesunę trochę. Tą herbatkę kojarzę z zeszłego roku. Jest to herbata zielona, cukier cynamonowy, goździki z białej gwiazdki, sorry, bo ja z daleka czytam, to nie widzę. Gwiazdki z białej czekolady, skórka pomarańczy, kwiat róży, goździki aromat. Więc ta mi się wydaje, że była w zeszłym roku. I to był numer 6. Teraz numer 7. W numerze 7 jest cynamonowa. Ta herbatka również wydaje mi się, że była w zeszłym roku. Herbata czarna, cynamon, aromat. Czyli takie podstawy bardzo. Numer 8. Czerwona róża. Tego chyba nie ma. I tutaj widzę, że jak na wszystkich była herbata, to teraz mamy napisane napar. Czyli jest to coś innego. No i jeszcze na matę było mata, a reszta to była herbata. Mamy tutaj hibiskus, który bardzo lubię. Rodzynki, czarny bez, kwiat róży i aromat. Myślę, że będzie dobra. Czyli na razie mamy takie pół na pół. 4 mieliśmy, 4 nie mieliśmy. 9. Miętowa, czyli coś nowego. Ja bardzo lubię miętę. Często ostatnio kupuję miętę i zieloną herbatę. Wydaje mi się, że mięta też dobrze działa na trawienie, więc spoko. I mamy tutaj herbatę zieloną, powder i aromat. Czyli to coś na G musi być miętowe, bo skąd ta miętowa? Więc fajnie, coś nowego. Ja lubię testować herbatki mamy bardzo. Kolejna taka bardzo gruba saszetka. I jest to kolejna herbata. Earl Grey Imperial. Jest to herbata czarna, bławatek i aromat. Też jej nie było również w zeszłym roku, więc fajnie. Teraz już mamy 11. herbatkę. 11. herbatka to przyjaźń. Również jej nie było w zeszłym roku, więc coraz lepiej idzie dalej. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Składniki są to jabłka, herbata biała, ananas, winogrona, banan, kokos, pomarańcze, limonka, czerwona porzeczka, złote goździki, mango, papaja, aromat, żurawina, płatki róży. Bardzo pysznie brzmi, na pewno sobie ją spróbuję dzisiaj. Bardzo smakowicie ona brzmi. Czyli teraz mamy 12. herbatkę. Jak dobrze liczę. Szampańska, herbata zielona, truskawki, aromat. Czyli też coś, co bardzo mi będzie smakowało. I jesteśmy już za połową, tak jak myślę. Tak, mamy już 12 herbatek, więc już zaczynamy drugą połowę naszego mini kalendarza. Ja myślę, że prezentuje się to świetnie. I chciałabym zachęcić Was do subskrypcji mojego kanału, którą oczywiście możecie kliknąć w przycisku u góry, który znajduje się w Christmas Market. Zapraszam. I oczywiście do zostawienia łapki w górę, żebym wiedziała, że takie filmy Wam się podobają. Ja mogę trochę bredzić i mogę mieć dziwny głos, ponieważ byłam 8 godzin w pracy na noc. Jest teraz spartańska godzina, czyli 7 rano i ja nagrywam filmy. Wszystko specjalnie dla Was. Tak bardzo Was uwielbiam. Mam nadzieję, że Wy mnie też. I kolejna herbatka to anyżowa. Ona była w zeszłym roku, pamiętam ją, bo ja nie lubię anyżu. Więc dobrze to pamiętam. Jest to czarna herbata, anyż, cukier, aromat. 14. A w 14 słodki aloes. Tego na pewno nie było. Ponieważ stosuję aloes do pielęgnacji buzi, fajnie będzie wypić coś z aloesem. I mamy tutaj robios, kandyzowany ananas, liście melisy, korzeń lukrecji, kandyzowany aloes, kandyzowany melon, aromat. Ciężko mi przeczytać, teraz jest daleka, ale oczywiście macie takie zbliżenie na kamerze, że możecie sami przeczytać, widzicie co jest z zawartości. Kolejne, już nie pamiętam które, chyba 15. Na dobry początek dnia. Wydaje mi się, że ta herbatka też już była i to jest napar, chociaż może nie było. Składniki: melisa, liście czarnej porzeczki, dzika róża, jabłka, mięta, hibiskus, werbena cytrynowa, aromat bławatek. Fajny napar. Kładę ją do tych, których nie było. 16. herbatka. English breakfast. Tego też na pewno nie było. Składniki: czarna herbata, mieszanka łamanych herbat indyjskich oraz
cejlońskich. Fajnie. To była 16, tak mi się wydaje, więc teraz 17. Puerh pomarańcze z imbirem. Tego na pewno nie było. Herbata puerh, imbir, skórka, pomarańcze, aromat. I teraz już nie wiem, czy to jest 18. Słodka grusza też nie było. Herbata zielona, trawa cytrynowa, gruszki, herbata biała, granat, bambus, aromat. Może być dobra. 19. Smażone migdały, herbata czarna, cukrowe gwiazdki, jabłka, migdały, aromat, płatki róży, zawiera migdały. Też myślę, że fajna, ale że była. Tak, na pewno była, bo chyba ostatnio nawet jeszcze ją otwierałam. I już nie wiem, chyba 20. Jak się nie pomylę, to teraz 20. A w 20 Citrus Balance. Tego na pewno nie było. Mamy tutaj kawałki jabłka, płatki marchwi, liście jeżyny i eukaliptusa, kawałki buraka, kwiaty hibiskusa, trawa cytrynowa, aromat, lifizjowane mandarynki i pomarańcze. Myślę, że również będzie smaczne. 21. Jagodowe marzenie. Herbata zielona, cukier cynamonowy, kasja, zielone rodzynki, pieprz, jagody, bławatek, aromat. Też może być smaczne. Myślę, że 22, ale nie jestem pewna. Irish Cream. Herbata czarna, czekoladki, kakaowiec, aromat. Czyli będzie na słodko. 23, jeśli dobrze obliczyłam. Jabłkowy shake. Kawałki jabłka, kandyzowany ananas, aromat, trawa cytrynowa. Też będzie super. Wszystkie są super owocowe, naprawdę. I 24, święta. I na święta sęcza bożonarodzeniowa, czyli jednak dobrze policzyłam. I mamy tutaj herbata zielona, skórka pomarańczy, migdały, płatki róży, wanilia, kardamon, goździki, aromat, zawiera migdały. I to wszystko, pusty został nasz kalendarz. I teraz Wam pokażę, ile ja mam tutaj herbat. W takim małym kalendarzu tyle herbat się zmieściło, naprawdę. Ja myślę, że nie warto wydawać pieniążków na duży kalendarz, ponieważ zawartość jest taka sama, tylko zmienia się cena za opakowanie, więc te 40 zł za opakowanie można sobie odpuścić, ponieważ mamy tą samą zawartość w droższej lub tańszej cenie, więc myślę, że lepiej wybrać tą tańszą, a mieć tyle samo herbatek. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Oczywiście pamiętajcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście przycisk subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!